Ale śmieszne te obrazy. Co ona maluje? Jest taka poważna. Myślicie, że to łatwe? Komuś przyda się zderzenie z rzeczywistością. O, co? Jak się tu znaleźliśmy? Przynajmniej jesteśmy razem. Kreatywność to coś więcej niż rysowanie. Skończyliście te wygibasy? Nowe zadanie przed wami, pieski. To będzie ciekawe. Mam zacząć od uszu? Potrzebujesz pomocy, Matt? Spójrz na tego pieska. Co? Jaki piesek? Oj tam, oj tam. Hej, Eli, widzisz pieska? Tak, teraz go widzę. Coś jak Rottweiler. Narysuję go od dłoni. I dodam swoje własne detale. Na przykład obruszkę. Każdy piesek ma urocze oczka. I mokry nosek. No i długi jęzor. Teraz kolorujemy. Powstało prawdziwe dzieło sztuki. Dobra jestem. Przyda mi się pomoc. To się nie sprawdzi. Jak on trafił do plecaka? Serio? Właśnie ciebie szukałem. Dobry pieseł. Przystojniacha z ciebie. No, naprawdę jest uroczy. O. Zaraz, gdzie twój rysunek? Mój jest gotowy. Chyba kogoś zainspirowałam. Tak, teraz chcę pogłaskać pieska. Jest taki puchaty. Uwaga! Gotowi na dzisiejsze wyzwanie? Oby wypadło coś fajnego. Urocza małpka. Raczej wielki małpiszon. Bułka z masłem. Grunt to ogarnąć zarys. Dobrze ci idzie. Ale ja mam lepszy pomysł. Zegnijcie kartkę w pół i jeszcze raz na dole. Teraz narysujcie górną część buzi. Uszy i tak dalej. Ma być słodka. Po narysowaniu oczu skupcie się na brwiach i nosie. Następnie dorysujcie dolną część buzi. Wow, trzeba wypełnić to puste miejsce. Straszne te zębiska. To raczej agresywna małpa. Nie zapomnijcie jej pokolorować. Jeszcze trochę cierpliwości. I pora na kolejny kolor. Buzia prawie skończona. Teraz język. Spójrzcie. Już nie jest taka straszna, co? Hej! Urocza, prawda? No. Tylko nie podchodź. Wcale się nie wystraszyłem. Mam zwidy? Czy tam stoi goryl? Zoe! Te dzieciaki. Serio? Prawie zemdlałem. Pokażcie swoje dzieła. Moja jest przesłodka. Poziom z podstawówki, ale może być. Zoe? Tada! O matko! Wygrywasz, Zoe! Nie tym razem, Matt. Uwielbiam rysować. Nie, w ogóle mi nie wyszedł. Dobra, jeszcze raz. Ten jest jeszcze gorszy. Nie mogę narysować jednorożca. Siema, na luzie, pomogę ci. Patrz, pokażę ci. Najpierw napisz słowo unicorn. W tym tkwi sekret. Widzisz? Jednorożec prawie sam się rysuje. Potem wystarczy go pokolorować. To najfajniejsza część. Teraz jest moda na tęczowe grzywy. Hmm,
No i proszę, skończyłam. Jaki uroczy. Proszę, to dla ciebie. Wow, wielkie dzięki. Ładne, nie? Teraz wy spróbujcie. Serce, bułka z masłem. Zawijasz tu, zawijasz tam. Dawno nie rysowałem serca. Nie, jeszcze raz. Jedna linia tu. Nie wychodzi mi. Ciągle mi się rozjeżdżają. To mi zajmie wieki. Może kratki pomogą? Zacznę rysować w dół, idąc po każdym kwadraciku. Dolna połowa zrobiona. Teraz góra. Będzie ładniejsze z innymi kolorami. Jeszcze trochę. Ekstra! Pani spojrzy. Ciekawe podejście. A twoje? Zbyt dosłowne jak dla mnie. Matt wygrywa tę rundę. Tak jest! Gotowi na kolejną rundę? To zaczynamy. Ciekawe, co wypadnie. Nożyczki? Co by tu wymyślić? Chyba czuję inspirację. Zacznę od rączek. I przejdę do ostrzy. Nie, jednak nie. Zacznę od nowa. To trudniejsze niż myślałem. Muszę coś wymyślić. Może trzeba myśleć poza szablonowo. Hej, wyglądają trochę jak sowa. Już wiem, to będzie genialne. Zacznę od oczu. A potem dorysuję resztę. Aż ciężko uwierzyć, że moją inspiracją były nożyczki. Teraz można puścić wodze wyobraźni. Pora na kolor. Pomarańczowy, brązowy. Tu nie ma złych odcieni. O, ale słodkie oczka. Uszami wyobraźni słyszę. Hu, 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 hu. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Ehem. Koniec czasu. Kurczę. Może być? Brawo za te nożyczki. Serio? Dziękuję. Teraz ja. To sowa. Wspaniała. Wygrywasz. Nie ma to jak kreatywność. Teraz połączymy rybki i sztukę. Jakieś pytania? Wiem. Co masz zamiar zrobić? Zaufaj mi. Mam nadzieję, że to zmywalne. Tak. Trochę łaskoczę. Może jeszcze ten? Wygląda wspaniale. Pokaż. Mam. Podoba mi się, Jake. Tak, dobrze? Co wy wyprawiacie? Okej. To co mamy robić? Na przykład to. Gdzie my jesteśmy? Chyba w łazience. A, czekaj. Wiem, co robić. Dawaj to. Ta rybka mieszka w umywalce. Ta też. Teraz patrz. Chyba mają ochotę popływać, nie sądzisz? Wow, ekstra, co nie? No, genialne. A co powiesz na kijanki? W sumie to nigdy ich nie malowałem. Pora na kąpiel, maluszki. Patrz, jak się wyrywają.
Zabawne. No, chemia jest ekstra. Nigdy nie wygrasz z moim kciukiem. Gotowi? Nie wytrzymam tej niepewności. Teraz rysujemy krzesło. Ciekawe, co Zoe wymyśliła. Całkiem spoko. Ale ja mam lepszy pomysł. To mi się przyda. Zacznę od prostokąta. W wersji przestrzennej. Możecie też iść na łatwiznę, jak Zoe. Niepotrzebnie się tak starasz. To się okaże. Na razie wygląda mega dobrze. Widzicie to cieniowanie? Dobrze, pokażcie swoje rysunki. Okej. Chcecie zobaczyć coś cudownego? Chcę, ale tego nie widzę. Matt? Ogarnijcie to. A co to takiego? Teraz lepiej widać? Krzesło w trójwymiarze. Jestem pod wrażeniem. Wiedziałem. Uhuhu! Miau! Fajny koteł. Zejdźcie na ziemię. Mamy narysować kota? No dobra. Jak tu zacząć? Czekam. Wąsy? Potrzebuję inspiracji. Naprawdę odpłynęła? No to bierzemy się do pracy. Pomachaj, panci, papa. Idziesz ze mną. Hej, Eli. Skąd to wziąłeś? To nie fair. Też chcę takiego. Nie, ty jeden sprytny. A, grzeczny koteł. Ja wolę żywe futro. O, mua. Jak zawsze genialny. Taki dobry z ciebie koteł. I zaraz cię narysuję. Jesteś większy niż myślałam. Jakby cię odrysować? Może jak cię przekręcę? To na nic. O, szczęśliwy wypadek. Napiszcie angielskiego kota. Potrzymaj go na chwilę. Skąd się tu wziął? Nieważne. Jedziemy. Znacznie lepiej. Zmieńmy to słowo w coś, co będzie wyglądać jak kot. Mój będzie brązowy. Jeszcze uszka. I kilka pasków z prążkami. Normalnie jak prawdziwy. Jak się podoba? Halo, pobudka! Co, co, co? A właśnie, koty. Świetnie, Eli. Za to twój wygląda znajomo. Teraz wiem dlaczego. Sorki. Chyba ja wygrałam tę rundę. No i super. Całkiem fajnie mi to wyszło. Skończyłem. I nieźle się ubrudziłem. Gdzie mam to położyć? Tam raczej nie. Tu będzie okej. Oby zeszło. O, pięknie. Świetne oko. Ale przyda się trochę koloru. O, właśnie. Czy ona usiadła na krześle? Po to są przecież krzesła. O nie, skąd to się tu wzięło? Nowa spódnica. To był jednak głupi pomysł. I po palecie. Zaraz, mam pomysł. To się nada idealnie. Problem rozwiązany. Wspaniale, Matt. Popyt? I nic się nie rozlewa. Okej, następna runda. Zaczynamy.
Czyli teraz rysujemy papugi. Łatwo nie będzie. Mów za siebie. Narysuję to z zamkniętymi oczami. Widać, że wie, co robi. Może być? A to? Ugh, wszystkie są do bani. Cyferki? W sumie to... czemu nie? Powtarzajcie za mną. Widzicie już papugi? Siedzą sobie na gałęzi. To naprawdę piękne ptaki. Zwłaszcza w takich kolorach. Zapomniałem o gałęzi. Ale mi to fajnie wyszło. Na bank wygram. Koniec czasu. Pokażcie swoje dzieła. Papuszka. Bez szału. Za to mat. Świetnie. To się nazywa dzieło sztuki. Powinno wisieć w muzeum. To nie fair. I na koniec fiolecik. Proszę o uwagę. Jeszcze nie skończyliśmy. Rysujemy tęczę, co? No to zaczynamy. Tylko wezmę to. Zaczynają od czerwieni. I od razu wygląda jak tęcza. Nie bardzo lubię markery. Gdzie żurawia zapuszcza? Ona nic nie robi. Hej, czy to popyt? Uwielbiam je. Właśnie tego mi trzeba. Ha! Jest świetny, ale mnie przyda się do czego innego. Każda krawędź w innym kolorze. Jeszcze tylko tutaj. Proszę, pamiętajmy o wgnieceniach. I przewracamy. Prawda, że satysfakcjonujące? Prawie jak sam popyt. Sorko, uwaga! Hej! Skończyliśmy! Wow, ile tu pięknych kolorów! Ale wykonanie takie o. Okej. I to się nazywa nieszablonowe myślenie. Aha, mój kochany jednorożec. Mam wspaniały pomysł. Narysujmy jednorożce. Dobrze. Chyba potrafię. O! Ej, pomóż mi. Radź sobie sama. No weź, daj popatrzeć. I... dobra, czaj, matko. Oczywiście. Puszczę wszelkie wodze fantazji. Ach, co za piękne kolory. Dzięki rolce malowanie to pestka. Czyż nie? Gładziusieńko. Na dwie ręce. Piękności. Cudownie. Pokażcie rysunki. Prosto lśniewające kolory. Wyborna praca. O nie. Serio? A ty? A, chodzi wam o to. Trójwymiarowe. Uciekam stąd. Mogłaś nas ostrzec. Co? Co teraz? Zaraz się przekonamy. Krab? Tak. Uwielbiam rysować kraby. W końcu to tylko tułów i kilka odnóży. Już wiem. Chcesz trochę? O wszystkim pomyślałeś. Pycha. Gładko poszło. Niczego nie podejrzewa. Zobaczymy, czy się wkręci. Prank stulecia. Tak, jeszcze chwila. Co to? Gdzie cukierki? Nie ma. Czekaj. Mam świetny pomysł. I tada!
Zauważyliście, że kraby wyglądają jak dwie dłonie? Świetny początek. Wystarczy domalować szczypce i oczy. Widzicie to? Jest idealny. Koniec czasu. Okej. Ładnie. No, może być. Mogłeś zrobić to, co ja. To się nazywa słodki krab. Zdobywasz kolejny punkt. Gdy nie masz kraba, dobra i żaba. Dzień dobry. Dzisiaj rysujemy słoneczko. Dobrze, już rysuję. Co? O nie. Wzięła mnie ten piórnik. Szlak, same flamastry. No trudno. I tak narysuję idealny okrąg. Głupie kółko. Chłe, chłe, chłe. Myślałaś, że tak naryfuję w kółko? Ale dałaś. Ja mam właściwe przybory. Ha, mój cenny cyrkiel i ulubiony ołóweczek. Idealne połączenie. Patrz tylko. Doskonałe kółeczko. Wow, ale super. Mogę pożyczyć? Mój skarbek? W życiu. Co? To nie fair. Też chcę narysować idealne kółko. Co mogę zrobić? Jeśli wezmę to, trochę tego i jeszcze trochę tamtego. Już wiem! Wykorzystam własną dłoń. Ona posłuży mi za cyrkiel. Genialne! Przyłożę do papieru dłoń z flamastrem i obrócę kartkę, trzymając dłoń w miejscu. Właśnie tak! To działa! Jest! Idealne kółko! Tak, teraz dokończę słońce. Prawie czas się skończył. Kilka kresek tu, kilka tam. Czas minął. Pokażcie rysunki. Proszę. Tada! Tak jak pani. Skończyłam. Oba piękne, ale zwycięzca jest jeden. Brawo, Mandy. Co? Jak to zro? Jest! Dziękuję, córko. A teraz się skupcie. Sprawdźmy, co wypadnie. Czyżby to... drzewo? Wiem już nawet, jak się za to zabrać. Ona to ma talent. Ale spokojnie. Też mam kilka asów w rękawie. Spadaj. Zoe! Patrz, co zrobiłaś. Nie trzeba było do mnie zaglądać. I co teraz? Cała kartka w farbce. Wiem! Potrzebuję tylko kilku rzeczy. Ej! Dzięki, odwdzięczę się! Okej, wszystko już przygotowane. Jeszcze tylko kartka papieru. Wylewamy na nią czarny atrament i dmuchamy przez rurkę. Musimy dobrze tym nakierować. Grunt to imitacja gałęzi. Spójrzcie na nie. Jeszcze pąki. Hej. Podoba się pani? O, wow. Przepięknie. Serio to namalowałeś? Aż wstyd pokazywać, co ja mam. Mogło być gorzej. Nieważne. Wygrałeś tę rundę, Matt. Jestem mistrzem! Nie rozpychaj się. Uciszcie się i bierzcie pędzle. Wiecie, co to, prawda? Hasło tej rundy to miał. O, kochamy kotki. Nigdzie się bez niego nie ruszam. Szkoda, że to tylko pluszak. Aha. No tak. Już wiem, jak go narysuję. Rozwiązanie było tuż pod nosem. I to cały czas. Najpierw obrysuję pięść. O tak. Wygląda jak kształt kotka. Teraz rysujemy resztę futrzaka. Prawda, że słodki? Pamiętajmy o długim ogonie i słodziutkim pyszczku.
Super, nieźle jak na pierwszy raz. Prawda, panie kocie? Nieważne. Pędzel? Wybornie. Patrzcie i uczcie się. O, kumam. Mój szczęśliwy numerek, siódemeczka. Tada! Ciekawe. Ale nie o to chodziło. O, no dobrze. A teraz? Zwykłe działanie? Nie do końca. To słodki kotek. Wygląda znajomo. Ten kotek na pewno wygra. Co za słodki uśmieszek. O. No, od razu lepiej. Pokażcie swoje prace. Fajny kotek. Dzięki. Oboje spisaliście się na medal. Hej, udało. No, lekcja geometrii, jak napisane na tablicy. Okej, gotowa na dawkę wiedzy o kątach. Słuchajcie, to jest okrąg. Narysujcie w zeszytach. Dobra, żaden problem. Nie idzie mi rysowanie okręgów. Poprawię i będzie lepszy. Zaraz, jakim cudem wyszedł mi trójkąt? Tym razem na bank będzie okrąg. Szlak, wyszedł mi uroczy kotel. Jestem beznadziejna z geometrii. Au, jakieś anielskie światło daje mi po oczach. Co my tu mamy? Kotek? Miałam narysować okrąg, ale wychodzi mi coś innego. Okrąg, powiadasz. Już wiem, jak ci pomóc. Weź nożyczki. Co? A do czego mi one? To nie jest plastyka. Zaraz, już wiem. Przykleję marker taśmą do nożyczek. Wezmę tyle, żeby się porządnie trzymał. Właśnie tak. Tyle powinno wystarczyć. Gotowe. Czas na kontrolę jakości. Dobra, to ostrze idzie na środek. Drugim rysuję okrąg. To działa. Mam chyba najlepszy okrąg w klasie. Dziękuję. Nie ma za co. Co, że narysowałam okrąg? Wow, doprawdy imponujący jak na uczennicę. Świetna robota. Gotowi na następne zadanie? Rzućcie okiem, uważnie. Rozumiecie? Rysujcie. Pewnie, że rozumiemy. Na początek szkic. Zwykłe kółko? Nie sądzę. Czy widzicie to, co ja? Oczy są przepiękne. Grunt to drobne szczegóły. I co powiecie na to? Ta sztuczka dodaje rysunkowi głębi. Jak narysować oko? Już wiem! Potrzebuję inspiracji. Bingo! Oficjalnie jestem natchniona. Kopiuj, wklej. Super! O mistrzu! Proszę spojrzeć. Co? Chciałabyś tak umieć. To nie fair. Ładnie. Ale to nie jej praca. Co? Śmiesz obrażać mnie plagiatem? Właśnie. Dobrze, będę oryginalna. Aha. Wiem, że wygram. Odłożyć przybory. Macie? Zadowoleni? Cóż, próbowałaś. Wybaczcie. Hej, patrzcie na to. Jak prawdziwe. Dzięki. Pozowaliście kiedyś do portretu? Już nie mogę się doczekać. Prawie kończę. Tada! W ogóle niepodobna. Czekaj, lepiej to ogarnę. Nie ruszaj się, okej? Najpierw odrysuję kształt, a potem zajmę się detalami. Jeszcze chwilka. Ma się ten talent. Aha. I co ty na to, Zoe? Wow, dziękuję. Nawet ładnie ci wyszło. Brawo, Matt!